Diablo. To taka gra komputerowa, która jest niektórym znana, niektórym mniej. Niektórzy grali, niektórzy nie grali. No, byli też tacy, co cisnęli w Baldur's Gate'a kosztem właśnie Diablo, na przykład ja. Ale dziś jednak porozmawiamy sobie nie o grze, ale przede wszystkim o historii, fabule i genezie świata Diablo. Mam nadzieję, że nie zjecie mnie w komentarzach. Dobra, zapinajcie pasy, łyknijcie aviomarine i lecimy. Diablo. Inaczej Pan Grozy, jeśli chodzi o postać. Ten piekielny gość należy do Mrocznej Trójcy. Zapytacie, czym jest Mroczna Trójca? Trójca ta nazywana jest również pierwotnymi złymi. To określenie trzech braci. Diablo jako Pan Terroru, Mephisto Pan Nienawiści i Baal Pan Zniszczenia. Aby poznać i zrozumieć lepiej genezę całości, muszą przytoczyć historię wiecznego konfliktu, czy też Wojny Grzechu. Wojna Grzechu to toczący się wieczny konflikt pomiędzy wysokimi niebiosami a płonącym piekłem. Tysiące aniołów i demonów walczyły ze sobą i traciły życie. Żadna ze stron barykady nigdy nie mogła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść i wywalczyć sobie klarownej przewagi. Oczywiście, jak w każdej tego typu historii, ktoś musiał się sfrajerzyć i zrobić coś, co wywróciło cały porządek świata do góry nogami. Był taki jegomość, który nazywał się Inarius i pełnił funkcję doradcy w Najwyższej Radzie Archaniołów. Któregoś dnia stwierdził, że nie chce mu się już planować ciągle wiecznych ataków i obrony i generalnie stwierdził, że potrzebuje zmiany. Podobnie jak ojciec, który wychodzi po fajki i nie wraca przez 20 lat. Dobra, nieważne. Inarius w swojej naiwności przedstawił swój punkt widzenia Radzie, licząc na to, że ci poprą jego pomysł dotyczący zaprzestania bezsensownej walki. Ci jednak kazali mu palić gumę, więc obrażony poszukał sobie innych kompanów. Co ciekawe, udało mu się znaleźć nowych popleczników po dwóch stronach barykady i wyruszyć z nimi daleko, poza tereny wojny. Można by stwierdzić, że to nic takiego, gdyby nie fakt, że przy okazji Inarius zabrał ze sobą coś, co nie należało do niego. Był to Kamień Świata i za jego pomocą utworzył niewidoczną dla piekła i nieba krainę zwaną Sanktuarium, czyli wspaniałe miejsce, w którym zbuntowane anioły i demony mogły żyć razem w pokoju. Ta, anioły i demony żyją razem. Grają w skrable i oglądają filmy na YouTubie, no na pewno, świetny pomysł, genialny. Inarius jako naiwny romantyk zakochał się w demonicy imieniem Lilith. Zachciało się nowej rodziny, to i pojawiły się dzieci oczywiście. Owocem tej anielsko-demonicznej miłości była nowa rasa, zwana Nephalem, czyli rasa pierwszych ludzi mająca w sobie moc demonów i aniołów. Inarius generalnie okazał się słabym kandydatem na ojca. Jego dzieci wzbudzały w nim obrzydzenie i pragnął się ich jak najszybciej i najskuteczniej pozbyć. Demoniczna matka, no jak to mamunia, była odmiennego zdania. Dostrzegała w swoich potomkach ogromny potencjał i moc, które zapragnęła wykorzystać do własnych celów. W trakcie realizowania swoich niecnych planów dopuściła się licznych mordów na aniołach i demonach, co skutkowało tym, że Inarius wygnał ją do pustki. No, myślał, że jest sprytny, ale nie ogarnął, że przecież są jeszcze jego synowie, którzy, doświadczając większej miłości od matki, trzymali raczej jej stronę. Inarius jako ojciec roku ogarnął, że nie dałby sobie samemu rady z Nephalem, dlatego też wykorzystał cheata w postaci Kamienia Świata, aby pochłonąć i ograniczyć ich moc. Po tych wszystkich wydarzeniach piekło w końcu dowiedziało się o nowej krainie Sanktuarium, a bracia zaczęli ogarniać piekielną politykę. Ewidentnie wdali się w mamusię i zapragnęli władzy. Wykazując się większym sprytem niż ich stary, opracowali plan przejęcia władzy w taki sposób, aby nie dowiedziały się o tym niebiosa. Jeden z braci Mephisto wysłał do Sanktuarium swojego syna, Luciona, który na miejscu założył kult i powoli przekonywał ludzkość, aby opowiedzieli się po stronie piekieł. Inarius jako genialny i pomysłowy stratek zrobił dokładnie to samo i stworzył swoją sektę o nazwie Katedra Światła, która miała nauczać życia w światłości i dobroci. Genialne, prawda? W ten sposób wewnętrzny konflikt rozpętał się na dobre. Pomimo tych wszystkich wydarzeń, trzech braci wciąż nie zamierzało odpuszczać Sanktuarium i w końcu postanowili bezpośrednio wpłynąć na ten świat. Rządza władzy okazała się silniejsza. Pewien upadły anioł imieniem Izual przekazał Diablo i jego braciom informacje na temat Kamieni Dusz. Opowiedział im, czym są i jak na nie oddziaływać. Trójka starszego rodzeństwa obmyślała więc nowy plan, udając przy tym, że powoli stopują kolejne działania w wielkim konflikcie. Było to powodem kolejnego konfliktu, który narodził się w piekielnej rodzince. Postępowanie trzech starszych braci wywołało wściekłość u młodszego rodzeństwa. Demony Duriel, Andariel, Belial i Asmodan po wielkiej wojnie domowej skazali na wygnanie swoich braci i błąkanie się po sanktuarium w formie złych dusz. To zjawisko nazywano Mrocznym Wygnaniem. Niebiosa w końcu przestały być ślepe i dotarło do nich, że jest to szansa na uwięzienie esencji zła w trzech kamieniach dusz, czerpiących moc z samego Kamienia Świata.
Demoniczna trójka konsekwentnie niszczyła świat ludzi, żywiła się ich duszami i żerowała na ich strachu. Ich tropem wciąż podążało Bractwo Chora Dreamów, które zostało powołane przez Tyraela, byłego Archanioła Sprawiedliwości, w celu zwalczania siły demonicznych braci. Bracia w końcu ulegli. Jako pierwszy został schwytany Mephisto, zostając przy tym uwięzionym pod Świątynią Światła. Baal z kolei, podczas walki z Bractwem na pustyni Aranoch, zniszczył Kamień Dusz, mający stać się jego więzieniem. Na skutek tych działań, jeden z wielkich magów Tal'Rasha poświęcił swe życie i stał się żywym naczyniem dla mrocznej duszy Pana Zniszczenia. Schwytany demon został zmuszony do zamknięcia w grobowcu, aby przez stulecia toczyć bój z wielokrotnie potężniejszym przeciwnikiem. Ostatni z braci, Diablo, został pokonany i schwytany na ziemiach zachodnich, a jego Kamień Dusz ukryto w podziemiach miasteczka Tristram. Bractwo Chora Dreamów myślało, że odnieśli długo wyczekiwany sukces i walki w końcu dobiegły końca. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że tak naprawdę demoniczni bracia dopiero zaczynali wprowadzać swój plan w życie. Uwięzieni w kamieniach dusz sprawdzali ich wytrzymałość, planując swoje uwolnienie. Mephisto jako pierwszy uwięziony, również pierwszy uwolnił się i zawładnął całym wschodem. W miejscu grobowca pod Tristram, w którym spoczywała mroczna dusza Diablo, znajdował się klasztor, który król Leoric przywłaszczył sobie i zamienił swoją siedzibę. Rozwijający wciąż swą potęgę Pan Terroru zdołał nawiedzić umysł króla i wykorzystując jego rycerzy opanował tamtejszą krainę. Wykorzystując również moc snów, stworzył dodatkowo armię demonicznych stworzeń krążących pod miastem Tristram. Syn opętanego króla imieniem Aiden zdecydował się stawić czoło złu, jakie nawiedziło tamtejsze ziemie. Wkraczając do samego centrum zła, udało mu się pokonać piekielną armię, a na dodatek wygrać pojedynek z samym Diablo. Happy endu jednak nie było, ponieważ Pan Terroru tak naprawdę wcielał w życie kolejne elementy swojego wielkiego planu. Ostatecznie tym razem opętał umysł wojownika i swojego oprawcy Aidena. Mroczny wędrowiec, czyli tak naprawdę Diablo w osobie opętanego Aidena, zmierzał na wschód. Nowy bohater pojawiający się w Diablo 2 podążał jego szlakiem. Młody Heros po drodze pokonał demonicę Andariel, a następnie jego wyższość musiał uznać Duriel, którego odnaleziono w grobowcu zamiast Baala. Baal został uwolniony przez swojego brata Mephisto, strzegącego otwartej wcześniej piekielnej bramy, w której znikł m.in. Diablo. Mephisto jednak został pokonany przez nowego bohatera. Później Heros rozprawił się również z Panem Terroru. Pozostał zatem trzeci brat, Pan Zniszczenia. Ostatni z braci, Baal, ukrywał się daleko na północy, gromadząc armię, która miała zagrozić górze Areat, gdzie ukryty był Kamień Świata. Demon i jego armia zostali jednak pokonani, ale ten potężny artefakt, dzięki któremu powstała kraina Sanktuarium, przejął złe moce Pana Zniszczenia. Na wskutek tych wydarzeń Tyrael został zmuszony do podjęcia decyzji, których konsekwencji jeszcze nie był świadom. Postanowił zniszczyć Kamień Świata. W ten oto sposób ziścił się pierwotny plan trzech braci. Zniknęła bariera oddzielająca Sanktuarium od nieba i piekła, a Kamienie Dusz straciły moc tworzenia więzienia dla esencji zła. Dalsze losy, jak i rozwinięcie historii świata Diablo możecie poznać w grach. Jeżeli jednak chcielibyście poznać kontynuację tej opowieści w takiej formie, to śmiało piszcie w komentarzach. Na pewno się do tego jakoś odniesiemy. Tymczasem nie zapominajcie o ocenie, zostawieniu suba i obczajeniu innych filmów na kanale. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie. Hej!